Państwa, pan poseł mamy za jutro, będziemy mieli zajęcia na klasie, które będą się odbywały na tej bramce. Wszystko odbędzie się tu po tej stronie pana. Tam nie wiem. Za chwilę ten następny seans, który będzie miał klas, będzie biegowy seans, natomiast u mnie wszystko się będzie działo. Trzech bramkarzy tutaj. Przy okazji dla jeden z was weźmie sześć piłek i te sześć piłek położę tutaj w tym środkowym sześć piłek. Dobra. Proszę państwa, tematem naszych działań jest obrona rzutów z pierwszej linii, czyli obrona rzutów z pozycji obrotowego, obrona rzutów ze skrzydła, no bo to jest pierwsza linia. Oczywiste jest, że technika obrony jest zupełnie inna w sytuacji, kiedy bramkarz broni rzut z daleka, z drugiej linii, gdzie musi interweniować, a zupełnie inna jest technika obrony rzutu z bliska, gdzie bronimy, używając innej piłki. No i to jest już podstawowa różnica. No bo przecież nikt nie będzie bronił rzutu z daleka, podnosząc nogę. Natomiast rzuty z bliska wszystkie będziemy bronili z nogą w powietrzu. No i tutaj już mamy zdecydowaną różnicę, jeżeli chodzi o szkolenie. Oczywiście są pewne zasady działania i szkolenia, ale to po kolei będziemy starali się metodycznie przejść przez różne ćwiczenia, no bo tak trzeba uczyć. Dojdziemy potem do rzutu z koła, potem przejdziemy do rzutu ze skrzydła i po kolei będziemy sobie tutaj ale oczywiście inne teraz zdarzały się błędy. Zapominajmy, że są to zawodnicy, którzy urodzili się w 1999 roku. Więc to nie są bramkarze, którzy mają ze sobą 20 lat treningu. A przecież jak popatrzymy na pozycję bramkarza, to w wielu najlepszych zespołach świata grają bramkarze w wieku 35-38, a zdarzało się 40 lat. Przecież tacy bramkarze jak Bazic, jak Olson, jak Lawrow, to byli bramkarze, którzy skończyli karierę mając 40 lat. No więc, co mają do powiedzenia ci chłopcy, którzy są na początku drogi? Ale jakoś się trzeba nauczyć i będziemy próbowali. Zaczniemy od takiej najprostszej rozgrzewki. To się szybko przejdę przez tą rozgrzewkę, bo to nie jest najważniejszy element treningu, więc tylko wykonamy kilka ruchów, tak żeby oni się odgrzali i potem już będziemy ćwiczyli to, co mamy ćwiczyć. To się potrafi, stajemy tutaj na żółtej desce, twarz w tamtą stronę, szerzej, szerzej. Wszystko, co będzie się robić, stańcie szerzej. Tak biegaj, żebyś nie wpadł w te kółka, które będą za chwilę potrzebne, tak? Biegamy krążenie ramionami, a równocześnie wykonujemy ruch nogą taki do środka, tak? Także tu krążymy ramionami, a tu kolano do środka, a już biegniemy. Tak jakbyście nie umieli biegać. No biegnij! Biegnij! Żaden z nich nie zrozumiał, tylko ten jeden środek. Biegniemy, pracując rękoma, a równocześnie nogami, nie idziemy, biegniemy, krótko, szeroko, szerzej, szerzej. I to samo do tyłu, biegniesz do tyłu, kolana szeroko. No właśnie, wysoko kolana, wysoko, szeroko. Dobrze, bardzo dobrze. Dobrze. Ręce pracują w tej płaszczyźnie, a nie
Jeszcze raz teraz. Trzymaj za kij, 3 metry przyspieszysz i zatrzymasz się w postawie bałkańskiej. Trzymaj za kij, 3 metry przyspieszysz w postawie bałkańskiej. Jedziemy. Przyspiesz, zatrzymaj się, i dalej. Przyspiesz, zatrzymaj się, i dalej. Dobra. Całą długość wracamy teraz. Przeciwna ręka, przeciwna noga. Skaczemy. Cały czas w ruchu. Raz prawa, raz lewa. Stop, wróć. Trochę tak niezdarnie, bo to wyszła, was filmują, to spróbujemy zrobić lepiej. Jesteście w ruchu, tak? I teraz raz prawa, noga. Raz w lewo. Raz prawa, raz w lewo. Cały czas jesteście w ruchu. Jedziemy. O, dobrze. No i dalej. Leżenie przodem, przepraszam, odkup przodem, jedna noga przed rękę, bokiem, przed rękę, prosto. I dociągnij. Ciągnij chwilę, tak. Druga noga, nie będzie było w to, tak jak powiedziałem, 3 minuty, będziecie gotowi. Leżenie bokiem, połóż się bokiem. Wracam, nogę i ciągnę. Moc, bokiem, moc, jak na moc. Druga noga, zobacz, jak ci się nie udaje. Tak? Ktoś grać na bramce? No, powinien sobie stopę założyć tą za głowę. Nie? A ty masz problem, żeby złapać za sobą. Dobra. Leżenie tylko. Teraz zaczynamy już kawałki techniki. Leżymy tyłem, ręce szeroko. I zamykasz kucie do ręki 3 razy. Jest to kawałek techniki już przy bronieniu, bo jeżeli będziemy bronili potem nogą, największym błędem jest początek ruchu z stopy i prosta noga. To jest błąd. Musimy bronić zawsze, zaczynając od ruchu kolana. Kolana i stopa. Kolana i najpierw zaczynamy ruch od kolana, a potem od stopy. Ruch prosto nogą jest pewnie często młodzi bramkarze dobrze. 3 razy kolana do łokcia. Jedziemy. Szybko. Kolana samo. I teraz druga noga. I teraz sobie patrzmy. To kolano powinno przylegać się do głowy. Jeżeli widzimy, że kolano jest w powietrzu, to jest błąd. Musi kolano przylegać do głowy. Jedziemy. 3 razy, jeszcze raz. Szybko. No i dalej. Dobra. I teraz. Raz kolano. Wracaj. I stopa. Do głowy. Tak, i wróć, druga strona, kolana i wróć. I tym jedziemy. Kolana, stopa. Zobacz, masz kolana w powietrzu. Musimy znaleźć płaszczyznę, żeby to było w jednej płaszczyźnie. Kolana, stopa. Kolano, wróć, stopa. 2 ruchy, nie jeden, 2. Raz, wróć i drugi. Dobra, stopa. Leżenie przodem, to samo. Najpierw kolano. Wróć, cała stopa. Ty same kolana. Czekaj, czekaj, patrzymy. Kolana do łokcia. Raz, wróć. Stopa do góry. I wróć, i druga noga. Tak, i jedziemy. I dalej. Zmień nogę raz, prawa, raz, lewa. Z tej strony na siebie, z tej strony.
Stawiasz stopę, telefon za ręce trzymasz wysoko, łokieć się po górę. Następna, tak, i całą górę, jedziemy do. Dobra. Dalej, 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 tak. Wracaj szybko tyłem, druga noga. Szybko tyłem, wracaj. Druga noga. Podstawa techniki, zaczynamy od kolana powoli, po to, żeby ten bramkarz nauczył się wykonywać odpowiednie ruchy, tak? Teraz przechodzimy dalej. Postawisz stopę, zamkniesz kolano. Tak, postawisz jeszcze raz, druga noga, przejdź do następnej nogi, stopa. Tak, druga noga. Kolano i stopa. Jedziemy dalej. Tak i pełny ruch. Tak i pełny ruch. Zawsze zaczynamy od ruchu kolana, żeby nabrali tego nawyku, żeby ruch rozpoczynał się od kolana, a nigdy od stopy. Jeszcze raz. Czekaj. A teraz proszę. Staraj się zrobić to samo, tylko szybciej. Tak? Hop, hop, jak najszybciej. Hop, hop, jak najszybciej. I druga strona i będzie koniec. Jak najszybciej. Dobra, weź sobie dwie piłki. Szybciutko. Szybciutko. Każdy po tej piłki. Raz, dwa. Idziesz bokiem, trzymasz dwie piłki wysoko, bokiem, bokiem i zamykasz kolano do łokcia. Jak najszybciej. Jak najszybciej. Wyżej ręce, wyżej, wyżej, wyżej. Tak, wyżej ręce. Wysoko ręce. Kolano do łokcia. Kolano do łokcia. Ręce wysoko. Nie zbierz się. Tak, i drugą stronę. Kolano do łokcia. I w ten sposób powoli próbujemy nauczyć tego bramkarza prawidłowych ruchów, takich, które niezbędne są po tym, do tego, żeby grać na raz. Teraz przodem. Będziesz trzymając się szeroko, zamykasz stopą do dłoni, tak? Cyk. Przeskakujesz jeden dalej i znowu stopą do dłoni. Jak rozumiemy się? Trzeba. To wszystko zrobisz szybko. Nie tak powoli, tylko szybko. Jedziemy. O. O. Ruch cały czas do dłoni. Cały czas do dłoni. I druga noga. Ale unosisz się, przesuniesz na nodze podporową, tak?
Tak, a za drugim, czekaj. Jeden, a za drugim już on był jeszcze do dłoni, tak? I tak samo z tej przeszkadza, przesuwa się, tak? Dobra, tak? Dobra, już przechodzi teraz element przesunięcia, bardzo ważną pracę, o której będziemy na chwilę mówić. Szukajmy krok. Z samej strony nie ma ruchu. Teraz zobaczcie, bardzo często w ramce ten ruch będzie poprzedzony przesunięciem. Za chwilę to zobaczymy ćwiczenia, ale teraz próbujemy to zrobić jeszcze bez kierunki, bez szuki, żeby nastąpiło przesunięcie i odrobę. Przesunięcie, odrobę. Próbujemy drugą stronę. Tak? Na każdym razem, przy każdej interwencji przesuwam. Trzymasz nogę wysoko w powietrzu, to skaczesz przynajmniej 6-7 razy na jednej nodze, trzymając tą stopę jak najwyżej, nie tracąc równowagi. Za każdym razem utrzymujesz równowagę. Tak. Trzymaj nogę wysoko. Trzymaj równowagę. Kola w górę. Trzymaj równowagę. Nie bij się, ale nie bij się, już się chwieje. Znaczy, przeskoczy stój. Tak, bardzo dobrze. Trzymaj równowagę. Musisz mieć stabilną pozycję. O, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Wysoko kolano. Dobra pole, parę. Stabilna pozycja po przeskoku. Trzymaj, tak. Dobra. Nie za długo. Chcemy tylko pokazać ćwiczenie. Wysoko kolano, wysoko. Ręce szerzej. Zobacz, jak ci ręce uciekły. Trzymaj ręce szeroko. I na wysoko, dobrze. No jeszcze parę ruchów. Brawo. Super. I teraz zaczynasz się ćwiczyć tak, że masz nogę w powietrzu. Tak? Pierwszy przeskok jest trzymając nogę tak na puszczę, a przy drugim przeskoku bronisz. O, i dalej, cały czas w ruch. No i bądź, teraz już się nie zatrzymuj. Nie stawaj. Nie szukaj równowagi, szukaj tempa. O, obroń, dalej, szybciej, o, obroń, już nie szukamy równowagi, skacz dalej, obroń, no jeszcze, obroń, jeszcze, tak, wystarczy, chłopaki. Teraz już staramy się zrobić to, wiemy szybko, tak, wracamy na drugą nogę, obroń, nie zatrzymuj się dalej, tak, nie zatrzymuj się dalej, stop, poczekaj. Jeszcze. Dobrze. Jaki jest błąd? To kolano powinno być cały czas w górze. Stopa w tym miejscu. Jeżeli noga ucieka tu, to znaczy, że jest źle, że jest błąd. Noga powinna być cały czas utrzymana szeroko, kąt rozwarty. Tak, no tu ucieknie noga, błąd. Noga szeroko. Jedziemy. Dalej. Ale brawo. No i brawo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Super. Dobra, wystarczy. Teraz chłopaki, przez tą kreskę ustawię wam kreskę. Idziemy cały czas do przodu. Prawa noga, lewa dochodzi, wraca. Prawa noga, lewa dochodzi, wraca. Dalej poprzeć. Prawa, lewa. Prawa do tyłu. Prawa do przodu, lewa dochodzi. Idziesz prawą nogą. Do postawy bramkarskiej i wracasz. Cały czas prawda. Jedziemy. Co? Ta średnia nie spiesz się specjalnie. Bo. Jeżeli to jest nie spiesz się, to ja nie muszę będzie się też nie spieszyć. To ćwiczenie jest nam potrzebne. I za chwilę będziemy uczyli się 20 dalej do przodu. Teraz ruszą lewą nogą. Poprzednie do przodu lewą nogą. Dalej do przodu. Tak, ale teraz szybciej. Nie, tak. Lewa do przodu, lewa, stop. Z tamtej strony prawa, a z tej strony poruszasz się lewa. Tak, o właśnie, daleko do przodu. Drugi, lewa, tak. Dalej, brawo, dobrze. Dalej.
No i teraz. Chłopaki, tam jest woda. Możecie się szybko napić. A ja przez to czas opowiem. I teraz. Jeżeli mówimy o szukaniu pierwszej linii, to bramkarz za każdym razem, zanim wykona interwencję, musi ruszyć w krzyż, prawda? Czyli ograniczyć rzucającemu kąt krzyżu. Stojąc w bramce, przerzuca z galę, bramkę wystał i broni wzdłuż linii, prawda? Przerzuca z bliska, muszę ruszyć do przodu. I teraz jak to wygląda? Wszystko zależy od tego, przy którym słupku stoję. Bo staję tutaj jako słupek, a ty staję tam jako drugi słupek. I teraz, jak to musi wyglądać? Jeżeli stoję tu przy słupku, muszę zacząć ruch lewą nogą. I po tym ruchu lewą nogą nastąpi dosyć. Ale dlaczego lewą nogą? Jeżeli się spóźnię, to jeszcze mam możliwość interwencji na tą prawą. Mogę powiedzieć. Jeżeli zacznę prawą, to się spóźnię, zawodnik ucieknie i już przegram. Czyli zawsze zaczynamy tą najwyższą skórę. Lewa i dosyć. Z tej strony będzie odwrotnie. Prawa i dosyć. Jeżeli się spóźnię, zabiję prawą, a nie zdążyłem uskoczyć, to jeszcze mogę się ratować. Jak postawię lewo, to już nie mogę się ratować, bo pominąłem głowę. To jest element bardzo ważny w treningu, ten doskok przyszły. Szybkość tego doskoku będzie decydowała bardzo często o skuteczności interwencji. Szybko poszło. Na razie zrobimy tylko doskok przyszły i wracasz. Raz prawo, raz lewo, tu na linii, tam na linii, doskok, prosto, na prosto. Tak, wracam, ale musisz ustabilizować pozycję. Dobrze, jeszcze dalej. Tak, do przodu. Dobra, stop, wracamy. Teraz, cały czas, wychodzisz nową kurą z tej strony. Co? Tak, z tego środku. Brawa. Brawa, prosto i masaż. Tak, i masaż. Następny proszę. Już jedziemy. Brawa, prosto i masaż. Brawa, prosto i masaż. Bardzo proszę. Super. Super. Brawa, prosto i masaż. Dalej. Tak, wracam. Stop, super. Teraz w drugą stronę. Jedziemy, lewo. Tak. Ale zatrzymaj ruch na lewo. Nie uciekaj za szybko do tyłu. Dobrze. Uciekaj w tył, tak. Doskok i wracasz. Lewa, doskok, wracasz. Dalej. Lewa, doskok, super. Bardzo dobrze. Ostatnia rzecz, którą zrobimy, to teraz coś bardzo ważne w masce. Tutaj dla następnego, chodź. Teraz tak. Te piłki już możecie potoczyć tam na bok. Znajdźmy tylko jedno. Zakładamy, że ja jestem zawodnikiem rzucającym. Stanę tutaj do bramka. No dobrze. Tu jest. Oczywiście warunkiem do skoku jest to, żeby bramkarz w momencie do skoku ustawił się twarzą na wprost piłki. To jest prawidłowa pozycja w momencie do skoku. Twarzą na wprost piłki. Ale bardzo często ten zawodnik w powietrzu nie rzuci. Tylko co będzie robił w powietrzu? Będzie starał się tego bramka zamienić. Dlatego po doskoku jeszcze bardzo ważny jest krok. Żeby utrzymać cały czas pozycję, zanim zainterweniuje. Staj na linii, zrób doskok. Stop, podnieś na doskoku, tak obronę. Podnieś, tak. A ja w tym skórku, a ja w tym momencie lecę z piłką. Ma oczywiście możliwość wykonania czego? Przeskoku na tej nodze i obronę. Ale to jest ratowanie się, w sytuacji przegrana. A żeby sytuacja była wygrana, to musi doskoczyć, doskok i przesunąć. O! Ja prędzej się później muszę spać.
jest ciągle zawsze ustawiony. I na tym to polega. Doszło o przesunięcie. Tak. I wraca jeszcze. Jedziemy całą drogę. Doszło przesunięcie. Która noga? Prawa. Prawa noga do przodu. Prawa, doszło przesunięcie. Ale bądź wyraźnie. Przesuń. Tak. Tak i dalej. Dobra. Przygotujemy i wygrywamy w bramce. Ale chodzi mi o to, żebyście dobrze zapamiętali, że najpierw musi być wyjście w przód, a potem przesunięcie, zanim w ogóle zacznie interweniować. Muszę jak najdłużej starać się utrzymać pozycję z twarzą na pozycję. Przesuwam. Wtedy dopiero robię. Jak zrobię za szybko, zawodnik z kółką poleci i przegrał. Mamy teraz ćwiczenie w bramce. To jest też takie specjalne urządzenie, to może być Tomek. Ten pan, który pracuje w bramce, Tomek Paszkiewicz, pracuje w Centrum Szkolenia Bramkarzy Związku Kultury w Polsce w Kielcach razem z Rafałem Bernackim, prowadzą to centrum. I teraz Tomek zademonstruje. Tylko wyjście do przodu, trzy pozycje. Rozegranie, wróć, bez przesunięcia. I wróć. I drugi rozwój. I teraz stara się to zrobić szybko. Jak najdalej. I teraz chodzi nam o to, że trzymając tego bramkarza, zapraszamy go do tego, żeby ten rozwój wykonał jak najszybciej. On musi jak najszybciej to szybciej. Tak, wróć. O, dobra, wróć. Następny proszę. Bo tempo tego rozwoju będzie decydowało o tym, czy zdążyłem się ustawić, czy nie. Jeżeli bramkarz w takiej sytuacji ostaje rzut, przegra. Jeżeli bramkarz przed rzutem będzie miał ustawę bramkarską, więc tempo doskonałe jest bardzo ważne. Teraz zrobimy doskok i przesunięcie. Tak, przesunąłem, ale za mało przesunąłem. Mocniej do przodu. Musisz czuć, że coś się ciągnie. Daleko. O. Mocno. I dalej. Jeszcze raz. O. I dalej. Jeszcze raz. Dobrze. Wracamy. Jeszcze jeden. Proszę, żebyście zobaczyli, jak to działa. Oczywiście ta ruma musi być mocna, ta ruma musi być napięta i ten bramkarz musi czuć, że ciągnie, bo inaczej to jest bez sensu. Jeszcze jedna ruma, proszę. Ostatnio. O, przesuń. Wyszedł, przesunął za piłką, wrócił. Bardzo proszę, teraz z tamtej strony potrzebuję 8 panów, szybciutko, może być 10. I bierzecie 2 znaczniki, każdy bierze piłkę. Bardzo proszę, szybko tu na środek. Panowie bramkarze, dziękuję bardzo, dziękuję Tomek. Panowie, macie wody. A myślę, że chłopaki to zawodowa sprawa. Szybciutko. 2 znaczniki, 2. 2 znaczniki. Stajecie jeden za drugim. Pierwszy stoi w tym miejscu. Szybciej, panowie, szybciej. Teraz. Jeden z panów bierze znacznik, drugi z panów bierze na razie na początku cały znacznik. Stajecie tam jako obrońcy, piłki położycie gdzieś tam, ale nie do mamy. Tu staje jeden bramkarz, a bramka. Stajesz tutaj, nie ruszasz, stoisz. Przesuwaj się dalej. Pierwszy pan nie ma piłki, staje tu jako obrotowy. Nie zostawia nigdy piłki na środku boiska, a za chwilę ktoś na nim stanie. Drugi pan staje tutaj jako obrotowy. Wyrzuć piłkę. Zasada jest bardzo prosta. Pan rozgrywający, cofnijcie się trochę, żeby to miało trochę więcej miejsca.
przesuwa się lekko w prawo albo lekko w lewo i cały czas w ruchu kozłem podajesz linię do obrotu. W tym czasie ramka się wychodzi do przodu. Jest dobrze ustawiony. Ten zawodnik, trzymając piłkę w powietrzu, obraca się albo w prawo i w tym momencie bramkarz musi się przesunąć, znaleźć na linii rzutu, albo w lewo. Bramkarz przesuwa się, znajduje się na linii rzutu, tak? Na razie rzucamy tylko górę. Rozumiemy się? Poszucie, szybko bierzesz kuleczkę, bierzesz na koniec, a ty poszucie biegasz na jedno miejsce. Tylko. Podanie następuje dopiero wtedy, jak bramkarz wróci na linię, jak jest przygotowany do interwencji. Tak? I teraz, z tej strony co będzie? Prawa, to skok i czekasz. Teraz przesunięcie, albo w prawo, albo w lewo. W zasadzie, krótki ruch powinniśmy bronić na dwie ręce. Krótki ruch na dwie ręce. Długi ruch, jedna ręka. Takie jest założenie. Nie zawsze bramkarz zdąży, ale jeżeli zdąży, krótki ruch, dwie ręce, długi ruch, jedna. Rozumiemy się? Gdzie są pozostali bramkarze? Chłopaki, wy czekajcie z boku. Większość piłek i zmiana. Dawaj. Tak, podanie, przód. Górę rzucamy. Musi zdążyć. Wyjdź. Przesuń, obroń, wyjdź, obroń, do przodu, dalej, obróć się, prawda. Stop. Panowie ci, którzy rzucają. Przepraszam. Chodzi mi o to, żebyście nie rzucali tak. Rzucimy krok. Postawimy nogę, rzucamy. Z tej strony wchodzimy, no, postawimy nogę i rzucamy. Najpierw muszę postawić nogę, to jest sygnał dla bramkarza. Nie rzucamy pod pachą. Graj. Wyjdź. Szybciej, nie rozumiem. Szybciej do przodu. Nie szybciej. Szybciej do przodu. Tak. Dalej. Dobrze. Dalej. Szybciej do przodu. Stop. Nie zdążasz? Panowie w pracy. Sygnał jest oczywisty. Jestem w tym miejscu. I jeżeli widzę, że zawodnik zaczyna się pojawiać w tą stronę, już przejście i obrona. Reakcja musi być szybsza. Jedziemy. O, do przodu. Przesuwaj, przesuwaj pani. Przesuwaj. Bardzo dobrze. Przesuń. Dalej. Jeszcze przesuń. Tak. Dalej. Dalej. Dobrze. I dalej. I stop. Ostatni rzut. To już trudno. Miałem pracę. Teraz uwaga. Rzut. Po podaniu podajmy piłkę. Rzut jest tylko w długi ruch półkuli, czyli zmuszamy bramkarza do obrony czynu. No, tak? Nie ma obrotu na zewnątrz, tylko do środka. Bramkarz musi obronić. Teraz szybko wróci, tak? Rozkoczy do przodu. Krok musisz postawić, tak? Bo ten bramkarz w tym momencie, jak ty stawiasz krok, musi przesunąć i obronić, tak? Próbujemy. Krok. Tak? Stop. Wiesz co zrobiłeś? Postawiłeś nogę na ziemi i próbowałeś bronić rękę. Tak? A jak trzeba to robić? Nogą. Noga w górę, ręka w górę. Próbujemy. Dobra. Tak. Wróć. Do przodu. Wyżej noga. No, nie po siebie. Wyżej noga. Tak, by tak blisko było. Czekaj. On jest tylko jeden. Tak.
klasy w 10. Powiedziałem, podanie jest wtedy, jak bramkarz stoi na linii. Dobra? Gramy. Następny. Czekaj, zmiały się bardzo. Następny. Gramy. Podanie. Przesuń, odwróć, wróć, szybka, podawaj. Dalej. Do środka. Nie pod nogę, tylko w środku górny. Musisz przesunąć. Środku górny. Dobrze, dalej. Stop, zmiana. Stojemy trochę szerzej, tak. I teraz po otrzymaniu piłki, facet, który ma piłkę, pobiegnie krok albo dwa w tą stronę. Idziesz do przodu. Teraz dalej. Teraz noga musi się przesunąć, noga w górę. I teraz przeskocz na tej nodze. Jeszcze. O, i teraz pobiegnie. Rozumiemy się? Pozwalamy bramkarzowi wyjść, podnieść, przeskoczyć i obronić. Musi przeskoczyć i obronić. Bardzo. Rzucamy piłkę górną albo górną. Nie rzucamy górną. Dobra. Tak, biegnij. Dobrze. Przeskocz na tę jedną nogę. Przeskocz. Tak, biegnij. Podnieś nogę wyżej. Wyżej, nie bój się. Przeskocz. Dobra, zepnij bramkę. Za późno, dalej. Przeskocz, dobra. Podnieś się szybciej nogę. Stopnia. Widzisz? Za późno masz reakcję kolana do góry i piłki ci przelatują nad stopą. Musisz szybciej zacząć interweniować nogę. Dalej. Tak, noga. Szybciej ta noga w górę. Szybciej noga w górę. Dobrze. Dalej. Szybciej noga w górę. No, dobrze. Wychodziłeś poza bramkę. Noga w górę. Czekaj. Chłopaki, zbieraj się do pieniądza. Dalej. Tak, do przodu. I dobra. Jeszcze raz. Dobra. Wystarczy. Stop. Prosimy panów teraz. Jeden za drugim tutaj na pozycję lewego rozgrywania. Myjcie się w obronie jakoś dwóch innych, proszę. Dwóch innych obronów. Dobrze. Szybciej chłopaki na drugim. Teraz panowie nabiegają na tego zawodnika, tak? Nabiegasz, tak. Ale biegnie, nie ma żadnych kolorów, biegnie. Pozwól sobie biegnie, tak. W tym czasie, gdzie jest bramkarz? Bramkarz oczywiście nie zbliżający do się zawodnika, wychodzi do przodu, tak? Twoim zadaniem teraz jest obiec tego gracza. Obiegnie, biegnie. Nie pozwól, obiegnie. I masz rzucić długą górę. Tak? Bramkarz musi najpierw tutaj wejść, przesunąć i teraz obronić w tym miejscu długą górę. Kolano do góry, ręka do góry, tak? I tu za niego leci piłka, musisz obronić górną górę. Próbujemy. Tak? Biegnij teraz, biegnij szybko, Misiu. Co zrobisz? No nie pobiegłeś, tylko przyszedłeś, tak? A to chodzi o to, żebyś przybiegł jak najszybciej, a nie przyszedł. Biegnij szybko. Szybko. Bliżej stań się. Czekaj. Stań się bliżej, żeby zrobić szybko, to się do tego leta. Biegnij. Ruszaj. Ruszaj. Przesuń. Musisz trzymać rękę wysoko. Czekaj. Popatrz. Musisz biegać. No to biegaj. Możesz nie trafić w prawie, ale biegnij. Tak szybko jak umiesz. Przybiegłeś, bramkarz wyszedł. No jeszcze kawałek. Tak. I teraz
wszystko jak umiesz, musisz tu przywiec i rzucić tam drugi ruch, żeby przywiec szybciej nie trafiać. Jedziemy, drugi ruch. Trafiaj, trafiaj. Ale wyjdź do przodu, przesuwaj. Spóźnia się, ręka w górę. Dalej. Stop, trzyma. Cały czas, to jest zawodne poza późno. Wystartujcie wcześniej, zanim nie wróci do rana. Tak? Popatrzcie, stoi przez ruchu i wtedy dalej. Szybko. Do przodu. Do przodu, przesuwaj. Do przodu, przesuwaj. Czekaj. Przejdź jeszcze go. No i jedziemy dalej. Jedziemy. Do przodu, przesuwaj. No do przodu, bo trzymaj rękę wysoko. Trzymaj. O, ale widzisz, odpadło. Trzymaj wysoko. Nie za szybko. Jeszcze dwa rzuty, czy trzy zmieniamy. Wysoko ręka. Dobrze. Wysoko ręka. No i dlaczego wpadają te kółki? Stop. Za dużo tych kółek na palu, tak? Za dużo. Spróbujemy jeszcze z trzecim i ostatnim. Przypominam, rękę wysoko. Tak? Dobiegasz. Masz zawodnik. Przesuwasz się. I tu od razu lewa ręka, drugi ruch, tak? Lewe kolano. Panowie, tak stójcie, żeby tam widzieli ludzie, którzy są w stóp. Biegnij. Szybko po. Jedna ręka. Zabieraj się pięknie. Brawo. Bardzo dobrze. Ale trafiajcie po to trzy rzuty do boku. No, dobrze. Przez ruch. Stop. No nie ma sensu sprzedzie dla bramkarza. Jak na pięć rzutów, cztery obok bramki. Co on wyciągnął? Wyciąganie piłki z zabrami przecież. Myśmy chcieli, żeby on, ale piłek obronił. No więc skupcie się na tyle, żeby z 2 metrów, bo tam jest 2 metry, z 2 metrów trafić w bramkę. To jest sezon. Tak? Ostatnia sezon. Przesuń. Tak. Nie przesuwaj na szybko rękę, bo z 2 metrów. Nie głowę, rękę. Nie wkładaj głowę, bo nie robię za rękę. Stop, stop. Klasyczny błąd. Wspomniany przed bramkarza, wyjdź do przodu. Przesuń dalej, przesuń jeszcze stop. Teraz się odwróć. Gdzie się stoisz? Czyli ten pan przy 4 ostatnich rzutach bronił za bramkę. I piłka mu wpadła wtedy. A dlaczego mu wpadła wtedy? Dlatego, że ona, piłka była skierowana prawidłowo w drugi ruch bramki. Tylko, że jego ręce i kolano już były poza słupki. Więc tutaj jest bardzo istotne, żeby skorygować bramkarzowi zasięg jego interwencji. Wreszcie szybciutko ostatnio biegnie po 3. koszulkę. Teraz tak. Siadaj, to jest zawodowe. Dobra, siadaj z tamtej strony, tu siadaj tutaj. Na środku. Siadaj, patrzą do mnie, cofnij się. Cofnij się, jeszcze. Tak. Jeszcze jeden facet z prawą ręką siada tutaj. Tak? Panowie wszyscy z kółkami, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Za linię. Za linię. Blisko, tak. I teraz masz obronić. Tak jak tutaj one są, 6 kółek, tak? Czyli podajesz kotwę do, chodźmy do bliżej, tak? O. Podajesz kotwę do dowolnego gracza. Podałem kotwę. Do przodu, teraz ten gracz musi się wyraźnie wychylić. Prawo albo lewo. Czekaj, do prawo, o. Tu, albo w którą stronę. Albo tu. Tak? Jak najdalej. Wyrzucasz tam, gdzie się wychylisz. Usiądź prawie twarzą do bramki. O, ty też. Żebyśmy siedzieli na skrót, tak? Bramkarz wychodzi. Bramki. Wraca na linię.
wrócił na linię, w tym momencie jest następne podanie. Podajecie gdzie chcecie, tak? Wpierwamy piłki, oni rzucają. Jedziemy. Dawaj. Tak. Wszystko na linię, już następne. Do przodu. Dalej. Dalej. Trzymaj ręce, do przodu. Wybierz się. Obron, do tyłu. Do przodu jak najszybciej. Dobrze. Do przodu. Dobra, zmiana, stop. Na co trzeba zwrócić uwagę? Fakt, że zawodnicy siedzieli na parkiecie, spowodował to, że bramkarz cały czas operował z rękoma na dole. Jakby zakładają, że jak oni siedzą, to rzuty będą wolne dalej. Nie. Ma być cały czas utrzymana postawa bramkarza, tak? Czyli prawa, stop, stop, stoisz. Ręce muszą być mniej więcej na wysokości barki. Nie góry, bo byli głowy, ale na wysokości barki. A nie tu. Tak? Próbujemy. Do przodu. Dobrze, wracam. Nie podawaj za szybko, musisz wrócić. Stop. Zdążyłem powiedzieć, nie podawaj za szybko, a ty podałeś w momencie, jak on biegnie do tyłu. Poczekaj, aż wróci. Gram. Do przodu szybko. Za wolno. Za wolno. Mocniej. Mocniej podaj. Dobrze, stop. Chłopaki. Popatrzcie. To jest podanie. I to też jest podanie. Ja chcę mieć takie drugie, nie? A nie takie. Ostatnia seria. O, do przodu. Dobrze, do tyłu szybko. Do przodu. My wyglądamy. Do przodu. I co się dzieje? Czekaj, 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 nie ma piłek. Dlaczego nie ma piłek? Wyciągnijcie. Jeszcze raz. Uciekaj. Rzućcie tam, gdzie się wybieracie, nie trudnając na nic po ziemi. Normalnie rzućcie. O, dobrze, niech patrzcie. Dalej, dalej, dalej. 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 No jeszcze jeden. Jeszcze jeden. No jeszcze jeden. Stop, bardzo proszę. Każdy z panów bierze swoją rękę, zdejmujecie te serdaczki. Jeden bramkarz w bramce. Raz, dwa. Są jacyś wewnętrzni? Jeden, drugi, pierwszy. Czy jesteś wewnętrzni? Co się nam nazywa? Dajcie to. Drugi lewą ruszy na tamtą stronę. Jeszcze jeden koło będzie zbić na tamtą stronę. Jeszcze jeden mniejszy na tamtą stronę. Spróbujemy teraz przejść do kolejnej pozycji, czyli skrzydło. Oczywiście na skrzydle mamy dwie możliwości interwencji. Albo stojąc przy słupku, ruszamy prawą nogą, mistrzą słupka do przodu i potem przez kolan wyrzucający. Albo stojąc przy słupku, ruszam lewą nogą i bronię kroki. Dla młodzieży, dla młodych zawodników zawsze pierwszą techniką, której uczymy, jest do przodu i przesuwanie. Jak będą dorośli i ich poziom umiejętności będzie wyższy, wtedy dopiero przejdziemy do tej drugiej. Taka jest jedna rzecz. Nie możemy od razu zaczynać od składania roku, nie przechodzą przez ten pierwszy. Teraz zajmiemy się tym pierwszym etapem. Wykonamy właśnie ćwiczenia takie podstawowe, bo cała sztuka bramkarza polega na tym, podnieść pod górę,
na tym, żeby jak najdłużej utrzymać pozycję, to co sobie mówiliśmy, było na prostu kiedyś powoli. Im dłużej będę stał, im dłużej będę w takiej pozycji, tym trudniej mu będzie zrobić prawo. Bo ja mogę tak sam, że to wieczora, a on nie marzy, że to wieczora być w powietrzu, muszę spać. Im dłużej trzymam pozycję na wprost, tym jestem bardziej uprzywilejowany pozycji. Jeżeli on ruszy w bok, a ja ruszę do przodu, no to w tym momencie przegrałem, bo teraz muszę dogonić. Muszę dogonić. Co jest wielkim błędem. Często się zdarza na skrzydłach, szczególnie wśród młodych zawodników, że interwencja jest tylko do przodu. Na tym się interwencja kończy. A zawodnik sobie robi zupełnie inne rzeczy, a wrotnie się robi tak. Dlatego w nauczaniu musimy najpierw nauczyć bramkarza ruszyć nogą bliższą słupka pierwszy krok i teraz przesuwać jak najdalej. Rozumiemy się? I teraz panowie biegną do długiego rogu i rzucacie długą górę. Mocno. Tylko trzymasz piłkę wysoko, biegniesz, długa góra. A ty nic nie robisz więcej, tylko się przesuwasz. Masz obronić lewą ręką, długą górę. Próbuj. Stop. Biegnij jak najszybciej, nie powinni, żeby mu rzucić na głową. Masz ogromny zasięg, żeby nie się zestrzelić bramkę na głową bramkarza. I przesuwaj za szybko. Masz obronić długą górę. Jedziemy, jeszcze raz. Dobra. Dobra, następny. Biegnij. No, musisz trafić w piłkę. Tak. Wysuwaj. Druga góra. Dobra, następny bramka, szybko. Przeciwna strona. Długa góra. Trzymaj rękę, czekaj. A dlaczego w 2 metrów pomyliłeś się rzutem o 2 metry? Stańcie bliżej. Robimy to jeszcze raz. Biegniesz tak szybko, jak robisz w moim kierunku. Tu. Do mnie. I tu rzucasz drugą górę. Trzymaj ręce. Szybko biegnij. Drugą górę. Dobrze. Dobrze. Trzymaj rękę. No. Trzymaj lewą rękę. Lewa ręka, teraz prawa. Drugie skrzydło. Prawa ręka wysoka. Kieruję pierwszy. Zdejmij do ręki. Teraz uwaga. Biegniesz 3-4 kroki w moim kierunku. Tak? A potem starasz się, przewracając na ziemię, rzucić piłkę pół góry. Tak? Żeby zmusić bramkarza do interwencji pod ratem chwilę. Ale najpierw musi za to pomóc. Jasne? Rzucamy się piłkę pół góry. Przechodzi bramkarz na drugą stronę, biegnie następny, piłka pół góry. Ale spada. Dawaj. Tak, na stanie. Stop. Może by to już nie być prawdą. Próbujemy. Dobrze. Brawo, brawo. Czekaj, biegnie za szybko. No, ciągle biegnie za szybko. Ja, następny. Chłopaki, teraz tak, nie biegniemy do własnej bramki tam, bo żaden skrzydłowy nie będzie skakał w kierunku własnej bramki. W którym kierunku będzie skakał skrzydłowy? W kierunku tej linii 4 metrów, tak? Stąd. Jak będę skakał stąd, będę skakał tam, nie tam. Czyli nie biegniecie do własnej bramki, tylko biegniecie w kierunku tej kreski 4 metrów. Jasne? Trzymaj piłkę w górze i zasuwaj. Przesuń, odwróć,
Dobrze, druga strona. Z linii ruszaj. Ruszaj z linii. Stańcie tam na linii, trzymaj do bramki i biegniemy dalej. Dawaj. Wyrób się. Dobrze. Zrobić bramkę. Dalej. No i dalej. Zaczekaj, podbieramy kółki. Dobrze. Jeszcze jedna zmiana, ostatnia. Ostatnia zmiana. Ostatnia sobie, proszę bardzo, lewa góra. Nie, stop. Dobrze. No, popełniłeś klasyczny błąd, o którym ja mówiłem. Wstań na lewej nodze, prawo, podnieś lewo. Podnieś lewo. Stałeś tam, a tam na zawód i przebieg tutaj. No i rzucił to po tej bramie. Musisz za nim przesunąć, tak? Próbujemy. Przesuwaj. Dobrze, dalej. Dobrze. Przesuwaj. Dobrze. Tak. Tak, dalej. No, ostatnia seria. Dobra, stop. Wystarczy. Macie chwilę czasu. Mieliśmy sytuację, w której zawodnik nabiegał z rogu boiska. Czyli droga zawodnika była do środka. No i w tej sytuacji, co robił bramkarz? Musiał przesuwać zawodnika. Teraz załóż pomarańczową koszulkę. Tam pan obrotowy założył pomarańczową koszulkę. Stań się tutaj. Jako obrońca. Pan staje jako obrońca, wszyscy idziecie na linię boczną. Boczną. Bramkarz do bramki. Bramkarz do bramki. Tam, na linię boczną. Dobra. I teraz mamy inną sytuację, bo zawodnik, który rzuca, będzie nabiegał do bramki na wprost. Nie będzie długo do środka. Jest to trudna sytuacja dla bramkarza, bo bramkarz musi tylko pójść do przodu, skrócić kąt i czekać. I nic więcej nie może zrobić. Jak opuści ręce, to mu rzucą to pod głową, przegrał. Jak podniesie nogę, to mu rzucą pod nogę, przegrał. Jak odsłoni krótki ruch, rzucą pod krótki ruch, przegrał. No niestety, to jest bardzo trudna pozycja wbrew pozorom dla bramkarza, bo nie może wykonać żadnego przedwczesnego ruchu. Czyli w momencie, kiedy zawodnik nabiega powoli, ja w tym momencie czekam i idę krok do przodu, tak się muszę ustawić, żeby uniemożliwić przerzutkę i nic więcej nie mogę zrobić. Muszę czekać na to, co się wydarzy. Bo ten zawodnik nie ma możliwości skoczenia do środka. Musi tylko skakać na wprost. Jest taka sytuacja, że trzeba tak stać, żeby do środka nie skoczyć. Zresztą nie znaleźć. Albo tylko proszę, żebyście uważali, żeby nie było rzutu centralnego. Tylko góra. Proszę. Bronić. Tak, czekaj. Dobrze. Następny. Bardzo dobrze stoi, czekaj, a stop, widziałeś? Jak piękna przeleciała? Nad ręką. I w tej sytuacji nie może bramkarz doprowadzić do tego, żeby piłka przeleciała na przestrzał. Tu. To jest jego problem. Ja wiem, że to jest trudne, wbrew pozorom, bo on niby nic nie robi. Jak wygląda, jakby nic nie robi. Ale nie może popełnić błędu. No, w tej chwili popełnił błąd jaki? Rozszerzył ręce, padła bramka. Uważam, ale teraz tak, nogi mają być jakie? Ugięte? Nie, musisz być. No, proszę się. Nie tak. Zobacz. No, nie chodzi o to, żebyś dostał tak. Tylko ty musisz być na tyle dynamiczny, żeby w razie czego móc ruszyć. Nie możesz stać na prostych nogach. Muszą być lekko ugięte, tak? Jedziemy.
Dalej, zgadza się. Brawo, bardzo dobrze. No dalej, zamienimy na razie. Następny, brawo, bardzo dobrze. Posuwaj. Stój, podnieś ręce i czekaj. I potem za szybko robimy, co najzrobić. Czekaj. Przesuń się dalej. Druga seria. Jedziemy. Dobiegamy, biegamy. Dobrze. Uminął mi, na środku stopu. Nie na całym stopach. Przeleciało się i czekaj. Nasz facet. Tyle wzrostu. Ci przeleciały. Ja nie chcę. Trzymaj ręce. No i jak powiem. No to może serać. No prawda. Może serać. Trzeba to serać. Jedziemy. Ja tu powiem.
muszę. I taka jest zasada. Tu muszę obronić, tu, dla ręki. Tak? Nic więcej. Nabiegasz szybko, spaczesz, idziesz do przodu, bronisz za rękę. Rzucamy tylko po linku, no to następnie już czeka na mnie. Dobra, szybko nabiega. Dobrze, dobra. Stop. Skoro już jesteśmy, skorygujemy tego dżentelmena. Zobaczcie, że trzyma ręce na dole. I teraz w momencie rzutu wykonuje taki ruch. Znowu w górę. Zapomnijmy o takim bronieniu. To już nie istnieje. 20 lat temu broniło się do góry. Teraz już się tak nie broni. Teraz się broni z góry na dół. Odwrotnie. Czyli w momencie zawodnik nabiega, bramkarz ma mieć ręce w górze. Nie wolno robić takiego ruchu. Trzyma ręce w górze, przesuwa się ładna ręka. Przesuwa się ładna ręka. Tak funkcjonuje bramkarz przy rzutach z bliska. Nigdy do góry. Nie ma. Próbujemy. Ręce w górze. Trzyma ręce. No trudno. Możesz wyskoczyć. No dobra, jest wyświetlone i czyszczone bramki. Stop, druga strona. Wiesz, że się rzucą, nie mogę czyszczyć bramki. Czekaj. Mówiliśmy o czym? Że mamy minąć co? Którą linię? Czerwoną. Który z was minął czerwoną linię? Żaden. Nabiegamy do środka za czerwoną linię. Następny dla mnie też. No już następny jest. Jedziemy. Za czerwoną linię. Za czerwoną linię. Tak? Za czerwoną linię. No nie wiem, obserwuj. Proszę. Za czerwoną linię. Wyjdź, przesuwaj. Obronę. No dalej. Zabronisz, gdzie jest piłka. Mimo właśnie bramki. Wierajcie tu piłkę. Lewa ręka. Za czerwoną linię. Następny. Następny. Dobra. Tak jak mówiłem przed chwilą, nie nauczymy przez 3 minuty w drodze. Chodziło mi o określenie pewnych zasad. Muszę bronić za rękę. Jeżeli ten zawodnik skacze na piłkę wysoką, leci w powietrzu, minął oś boiska, moim zadaniem jest obronić piłkę w tym programie. I to jest mój obowiązek. Nikt nie będzie miał do mnie pretensji, że ci tam, przy takim założeniu, ale tu muszę obronić. Zawsze po tej stronie, gdzie jest ręka. A teraz, chodźcie wszyscy tu na środek. Na środek. Spróbujemy na koniec innego ustawienia, bo są jeszcze takie różne rzeczy, jak zmiana nogi, takie różne historie, ale chodzi mi teraz o samą ideę, o ustawienie bramkarza. Ci bramkarze na tym wysokim poziomie światowym starają się ustawić na ręce. Czyli z góry jakby wymusić na zawodniku konieczność rzutu innym. Czyli jak on będzie nabiegał do rzutu, podnieś rękę do góry, ja nie ustawię się tak, żeby mu pozwolić przeskoczyć, tylko z góry, jak on będzie nabiegał, ustawię mu się na rękę. I teraz będę go starał się zmusić do rzutu gdzie? No tu, czyli jest to dla niego rzut jaki? Niewygodny. Nie taki łatwy z tej strony, tylko tu wyskoczę, a się okazuje, że jest bramkarz. I teraz w ostatniej chwili muszę się brać tego rzutu przeciwnego. I do tego teraz dołączam bramkarza.
Czy naukarze na najwyższym poziomie bardzo często w sytuacjach sama sam ustawiają się na wprost piłki, a bronią obronowe, przeciwną piłkę. A piłka jest tu. Ja najpierw staję na piłkę, staram się zmusić do szoku trudniejszego w okresie i tu bronię sytuacji sam na sam. Jest to najwyższa szkoła jazdy, bo tak starają się robić i naukarze na najwyższym poziomie. Oczywiście jest jeszcze interwencja jedna, coraz rzadziej stosowana, czy bramka sobie na jednej nodze czeka, prowokując zawodnika do rzutu na którą nogę, obciążoną, prawda? Bo tak się uczy zawodników, żeby rzucić na obciążoną nogę i w ostatniej chwili jest zmiana nogi. Ale to już było. A to, co jest teraz, to jest to ustawienie na piłkę, ręka w górze i bronię po przeciwnej stronie niż zawodnik. Spróbujemy to zrobić raz. Prawdopodobnie się nie uda, ale zawsze mogą próbować. Wychodzisz, ustawiasz się wyraźnie na rękę, przesuń się dalej na rękę, jeszcze dalej. O. I teraz tylko zmuszasz, żeby nie miał miejsca, wypełniam się cały tam i tam masz koniec. Spróbuj, parę razy. Próbujemy. Do przodu. Przesuń. Dalej, ale spróbuj obronić. Przesuń za rękę. Stop, dalej, do przodu. Przesuń. Czekaj. Musisz nie przesuwać w ostatniej chwili. Jak on nabiega, to już zajmujesz pozycję po jednej stronie bramki, po tej, gdzie jemu jest wygodnie. Tak? Zobacz na niego. Już tu na niego czekasz. Widzisz? Nie czekasz na środek, bo gonisz, tylko czekasz tu. I teraz jak się facet męczy. Próbujemy. Dobra. Tak? No dalej. To coś obrotnie. No i dobrze. Dalej. Do przodu. Za. Stop. Widzisz? Poczekaj. Jesteś niewysoki i boisz się jeszcze tutaj dalej do przodu. I teraz tak będziesz w połowie drogi. Następny proszę. Idź dalej, nie bój się. Nie bój się. Dalej. Skaczemy. Tak? No dalej. Śmiało, na rękę mu się ustawa. Często przypuszcza mu się na rękę. Dalej. Ustaw się na rękę. Stop. Dziękuję panowie, proszę na linię. Na linię, wszyscy. Na linię. Proszę państwa, oczywiste, stańcie na linii, nie chodźcie na linię. Oczywiste jest, że nie nauczymy bramkarzy bronić 15 linii. Tak jak mówiłem na samym początku, jest to bardzo złożony i długi proces, bo myślę, że my zajęliśmy tylko metody podłączania rzutów, obrony rzutów z bliska, pierwsza linia skrzydła, trochę sama sama. Sama sama nie teoretycznie, bo to po prostu wymaga na powtórzenie. Ale w treningu bramkarza przecież jeszcze są obrony piłek z daleka, obrony rzutów karnych, zadania na kontratach, różnych, przechwyt piłki, tych obowiązków. Bramkarz ma niezwykle dużo. Trzeba to naprawdę poświęcić dużo czasu, bo to samo nie przyjdzie. Ja ciągle powtarzam, na wszystkich konferencjach trenerów powiem to jeszcze raz dzisiaj. Zawodnik, od którego drużyny wymagamy najwięcej, to jest bramkarz. Bo najwięcej od niego wymagamy. A zawodnik, którego na treningu poświęcamy najmniej czasu, to jest bramkarz. Bo gdzie jest logika w naszym działaniu? Bramkarz w wielu wypadkach gdzieś tam na różnego boiska robi sobie coś sam, bo trener może szukać od ustala faktyczne działania z zawodnikami. A po meczu przychodzi do niego i mówi facet, nic nie robi. No ale co zrobiliście w tym kierunku, że wam bronią? Skoro są tak ogromne wymagania w stosunku do bramkarzy, no to nie może być równocześnie to gość, z którym pracujemy sporadycznie albo wcale. Postawiamy go bramkę i rzucamy. Trzeba zmienić to w sposób
upośledzia, jeżeli chodzi o trening bramkarski, bo ja mam takie drugie, moje ulubione prowokacyjne pytanie. Jak idziecie na trening, macie ten trening napisany, albo przygotowany, bo wszystko, też wszystko jedno, jest trening. Ilu z was ma na tym treningu podpisanym, napisane, co w tym czasie będzie robił bramkarz? Znaczy piękne ćwiczenia dla zawodników. Biegają, skaczą, rzucają, pływają. Znaczy tam jest zaznaczone, co ma robić bramkarz. W wielu wypadkach nie. W większości wypadków, bo mniej więcej w 95% wypadków na treningu podpisanym nic nie jest napisane o bramkarzu. On tam gdzieś jest. No a jest to facet, który tak jak wszyscy w drugim ludzie, jest 50% drużyny, czy tam 60% drużyny, to jest bramkarz. No tak czy nie? Tak. No, a jeżeli chodzi o pracę treningową, to te procenty muszę absolutnie usprawiać gdzieś. No bo nie ma. Także mój gorący apel, pamiętajcie o tym bramkarzu, bo nie może tak być, że wymagamy najwięcej od kogoś, komu poświęcamy najmniej uwagi. Jest to nielogiczne. Teraz, za chwilę będziemy miał następne zajęcia. Klaus, jest taka prośba, żeby może trochę skrócić te przerwy między zajęciami, z tego względu, że o 17 tam jest mecz ciekawy bardzo na Gdyni, to jest mecz między Węgry. Tutaj też są ciekawe mecze, więc jeżeli zawodnicy teraz się specjalnie nie napracowali, nie są zmęczeni, więc nie wiem, czy 5 minut wystarczy, żeby się zorganizować. I wtedy skrócimy te przerwy i szybciej to skrócimy. Tak? 5 minut.